29 czerwca we Lwowie uczczono patrona miasta, świętego Jana z Dukli, którego relikwie przeniesiono do kościoła, w którym służył. Dziś to cerkiew świętego Andrzeja, dawny klasztor Bernardynów. Eucharystii przewodniczył biskup ordynariusz diecezji kamieniecko-podolskiej Leon Dubrawski wraz z metropolitą lwowskim Mieczysławem Mokrzyckim, a także braćmi Bernardynami pochodzącymi z różnych stron Ukrainy i księżmi z dekanatu lwowskiego. Na uroczystość do Lwowa przybyli mnisi z prowincji świętego Michała Archanioła, Zakonu Braci Mniejszych w Ukrainie oraz duchowieństwo i wierni obrządku łacińskiego i bizantyjskiego. Chór z parafii świętej Anny w Połonnym województwa chmielnickiego upiększył Eucharystię swoimi pieśniami. Przypomnę, że Jan z Dukli zmarł w 1484 roku we Lwowie. Po jego śmierci zaczęły się cuda i uzdrowienia. Jan z Dukli został beatyfikowany w 1733 roku przez papieża Klemensa XII. Potem święty Jan z Dukli został patronem Lwowa. Święty Jan z Dukli został kanonizowany w czerwcu 1997 roku podczas papieskiej pielgrzymki do Polski papieża Jana Pawła II. Блаженні ті, що на трапезу Агнця покликані. Тіло Христуса, тіло Христуса, тіло Христуса. А Матка Божа, ні. Тут цілує Матки Божої митрополіта. За те, що подарував мені такий презент. Але то Матка Божа, то святий Францішек таки подарував, Матка Божа. Господи, помилуй. Господи, Христе, почуй нас. Отче Небесний Боже, Сину Відкупителю світу Боже,